kolejną ciekawostkę, którą pierwszy raz widzę w swoim życiu. Jest sklep z piwami. Michał, pokaż proszę. Oglądałem dokumentalny film o nim. Wcześniej jak został prezydentem. Chodź za mną. Pierwszy raz widzimy coś takiego. Chodź. Orkiestra na żywo w sklepie. Grają numery. Michał, weź się pokaż jak może. No i widzicie, takie rzeczy tu się dzieją. Czasami blisko granicy można zobaczyć coś ciekawego. Trzymajcie się mocno. Witam serdecznie. Proszę zobaczyć tu łóżko. Zapraszam. No i jak widzimy, chłopak nie wytrzymał naszego obozu treningowego, sportowego i dzisiaj nie idzie na trening. Nie chciał się przyznać, ale powiedziałem, że wiecznie proszę dać. Żartowałem, kurwa. Nie, on nie idzie. O proszę, jaka mobilizacja, dawaj. A, jeszcze koszuleczka. O, firmowa nasza tutaj, piękna. Niedługo będzie logo. A, świetnie. Warszawskiego boksu. Warszawski boks. Dobrze, idę tam popędzić towarzystwo. Jednak okłamał, został. Już nie wiem, już nie zobacz Maćka, jak się odwróci, zobacz jak ma twarz. Jakby na kotki dał. Ma całą białą twarz. Od aminokwasów. Idziemy na trening boksu. Mamy godzinę drogi przed sobą. Czyli się pewnie spóźnimy. Ale będzie fajnie. A teraz pokażemy najdziwniejszy system płatności za bilet w autobusie. Jeden. Siemanko, to znowu my i ja i Warszawski Boks. Oczywiście polecam, tu znajdziecie link do ich opisu. Subskrybujcie, lajkujcie ich fanpage, kanał. Podawajcie dalej oczywiście. Słuchajcie, kolejna dziwna akcja na Ukrainie, ale bardzo fajna. Słuchajcie, kupujesz bilet za 5 hrywien, czyli to jest na polskie 75 groszy. I możesz jedziesz po prostu sobie cały dzień tylko jednym jakimiś takimi busikami. Natomiast jeżeli chcesz jeździć 5 hrywien, jeżeli natomiast chcesz jeździć trolejbusem, autobusem za cały dzień, czyli za całe 3 dni, to płacimy 30 hrywien, czy tam 40, to jest jakieś 2 złote. I jeździmy sobie 3 dni do woli autobusami, busikami. To taka kolejna ciekawostka. Ludzie są dość mili. Dzisiaj mieliśmy okazję zrobić trening w lokalnym klubie Hetman. Nauczyliśmy się nowych sztuczek, a teraz znowu idziemy zwiedzać miasto. Pozdro. Słuchajcie, jesteśmy po treningu w Lwowie.
w klubie bokserskim. Jak widzicie za nami cała ta przestrzeń. Było super ekstra i was też zachęcam do ruchu i aktywności fizycznej. To nic nie szkodzi. Nie musisz być mistrzem świata. Ważne, żebyś się ruszał, wstał. Prowadzimy wywiad z Przemkiem, który najwięcej czasu spędza właśnie na lokalnych bazarach, kupując tajemnicze rzeczy. No tutaj na bazarach można kupić w zasadzie wszystko. Dużo takich rzeczy z czasów II wojny światowej. Można kupić wszystko. Małe. Na przykład tutaj, proszę pana, podwójne medale radzieckie. Nie. Ciepłe skarpety sam raz na to. Rękodzieła. Że zgadza się wszystko. Dziękuję. Kupiłem. Kupiłem magnesy na lodóweczka dla moich bliskich. Taki. Nie jestem koneserem sztuki. Właśnie idziemy zwiedzić Wysoki Zamek. Nie, no świetnie. Świetnie. Kupiłem sobie 3 miody, tam z 3 litry sobie narzuciłem i teraz chodzę sobie spinaczkę, co robimy. Jeśli potrzebujesz jakiejś dorady, porady, nie ma problemu. Czyli ja... że dorada to jest ryba. No on załatwia rybę. Dzięki Marcin, to bez ciebie. Bez ciebie w zasadzie musieli cały czas ze słownikiem chodzić. No tak, to no, przynajmniej Marcin jest. Czemu powiedz, co to jest za miejsce? Muzeum Zaginionych Zabawek. Jak? Muzeum Zaginionych Zabawek. Jest troszeczkę creepy. Niedawno dowiedzieliśmy się tutaj. Tak. Właśnie. Maciej, chodź, znajdzie swoją zabawkę. O! Dawaj, wiesz, tutaj się pomoże. Ty, ekstra, no. Ha ha ha!